Irlandii, traciliśmy bramki głupio. No, mieliśmy na pewno mało szczęścia w tym meczu. No i dobrze, że... Aj, będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd Borucza! Coś niesamowitego! Chcieliśmy San Marino pokazać, że to był przypadek, że jesteśmy drużyną, która niezależnie z kim potrafi wygrać mecz, a że wygraliśmy tak wysoko, to świadczyło o tym, że stworzyliśmy sobie tę sytuację i zamieniliśmy je na bramki. Podanie do Roberta Lewandowskiego. Ten utrzymał się przy piłce, wyłożenie piłki i mamy bramkę! Ależ początek, marzenie! Boguski z strzelcem gola! To jest 26. sekunda spotkania! Chcieliśmy pokazać na boisko determinacją, no i nam to się udało w jakimś tam poniekąd. No wiadomo, przeciwnik nie był wymagający, ale poniekąd nam się udało to jakoś tam zmazać tą plamę z Irlandii. Boguski, ładna piłka, rusza Krzynówek, będzie okazja, pokazuje się Robert Lewandowski, Krzynówek sam nad bramkarzem i mamy co? Mamy bramkę! A więc 2-0! W tym zagraniu ze Smolarkiem Mariusz Lewandowski, okazja, Boguski, ej! Roger pewnie będzie dośrodkowywał, to czyni Robert Lewandowski, ej! 4! Brawo! Okazja, jeszcze okazja i mamy 5-0! Ireneusz Kielek. No ja pamiętam, że wtedy... Tylko i wyłącznie chyba się cieszyłem co chwilę. My po każdej bramce chcieliśmy strzelić kolejną, może kolejną sytuację stworzyć, strzelić kolejną bramkę. Chcieliśmy strzelić tą szóstą. Okazja, ach, poprzeczka tylko, jest gol. Edi Smolarek. 6-0. Bramkę po stałym fragmencie gry. Bardzo nasze. Dziękuję. Proszę bardzo dziękuję. Odszedł z autu Polacy Mariusz Lewandowski, Wasilewski. Ma czas spokojnie Mariusz Lewandowski, no aj, ładnie, brawo Mariusz! Wasilewski, Smolarek, ładnie, 9-0, piękna bramka Ediego! Już nie pamiętam, ile on bramek wtedy strzelił, 4 albo 5? Jest napastnikiem, od niego się wymaga, miał tę sytuację, wykorzystywał i chwała mu za to. Karne ma, że umie wykorzystywać takie sytuacje, to mamy najlepszy tego domu. Pamiętam jeszcze na... bodajże corner był dla nas i jeden z zawodników, chyba kapitan San Marino, mówił do lewego tam przy mnie: please, please, tylko nie 10 mówił, please, please, no ten, please, please, no ten. Wasilewski, Sosin, ostry kąt, Sosin, popatrzył, Sosin, aj, masz Smolarek, jest szansa, jest 10 gol. No, poczekaliśmy, Marek Saganowski. Mamy historyczny wyczyn w wykonaniu biało-czerwonych. Rzadko zdarza się, żeby w meczach międzypaństwowym wynik był dwucyfrowy. Bodajże to jest moje najwyższe zwycięstwo w dotychczasowej przygodzie z futbolem. To fajne dla oka oglądać, że my jako reprezentacja możemy się cieszyć aż tyle razy ze strzelonej bramki w jednym meczu. I taki był nasz cel, a dopiero po meczu się zastanawialiśmy, ile ich strzeliliśmy i czy przeszliśmy do historii.